Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 3 listopada, pierwszy wtorek po pierwszym wtorku listopada. Wybory, wybory, wybory. Dlaczego środki masowego przekazu nienawidzą Trumpa? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, trzeba by było zadać pytanie, czy środki masowego przekazu to są środki masowego przekazu, czy to, co kiedyś człowiek myślał, że prasa, telewizja, radio, no wszystko to, co przekazuje, to by było niezależne. No niestety w komunizmie jednopartyjnym jest to szczekaczka jednostronna, to jest tuba propagandy, to jest megafon propagandy. No i w Ameryce doszło do tego, że właśnie środki masowego przekazu nie przekazują, tylko nadają propagandę. I teraz pytanie jest, dlaczego telewizja, radio, internet nienawidzą Trumpa. No, można przypuszczać, że no różne są teorie, no ale jedna teoria jest taka, no, że w zasadzie Ameryka jest na rozdrożu fundamentalnych takich, no można powiedzieć, wszystko się waży dzisiaj ideologicznie, ekonomicznie, religijnie, rasowo, kulturowo, moralnie najbardziej chyba, to upadek moralności jest po prostu nieprawdopodobny. No i nawet własnej amerykańskiej historii. To, co komuniści dzisiaj robią z przypisywaniem historii, z udowadnianiem, że Ameryka, no to jest po prostu jedno wielkie bagno ludzkie. Białe bagno ludzkie. No, trzeba podkreślić, że największy atak to jest na rasę białą. To jest taka metafora na bitwę, na wojnę, na po prostu na dwie strony barykady. No i po tej lewackiej stronie barykady stoją niestety środki przekazu, środki propagandowe, lewackie, komunistyczne. No i to jest to, co Trump mówi. Nie dajecie sprawozdania, i to nie jesteście reporterami, nie ma żadnych raportów, nie opisujecie, nie jesteście dziennikarzami, którzy pracują w dziennikach, powiedzmy, pisząc dla całego kraju, tak? Żeby pokazać, co się stało i ludzie mają ocenić z opisu, co się stało, tak? Teraz to są opiniodawcy, od setek lat, od tysięcy lat, no, a szczególnie już od 100 lat od rewolucji komunistycznej w Rosji, no i wcześniej tam w Niemczech, no i od Marksa, no to wiadomo, kto gdzie stoi, tak? Są konserwatyści, czyli Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja, tego rodzaju rzeczy. No i są komuniści. Są komuniści, czyli ateiści, czyli jednopartyjny system, czyli równość, co znaczy zabranie wolności. No bo nigdy nie będzie wolności, jeżeli się zrobi równość, tak? Jeżeli ma być równość, no to ktoś będzie wyrównany. No jeżeli będzie wyrównywany, no to będzie mu zabierana wolność. No i to jest cała ta kwintesencja tego socjalizmu, że konserwatyści chcą wolności, no i jeżeli wszyscy będą mieli wolność, to wszyscy sobie jakoś ustawią życie, a socjaliści chcą równości, czyli chcą kosztem jednych osiągnąć coś dla siebie. No, przy okazji wchodzą do urzędów, wchodzą do pilnowania, czyli robią sobie słodkie posadki w 20%, a 80% pracuje. No, przez setki lat prasa miała być niezależna, prasa miała zdawać sprawozdanie i opisywać. No i dzisiaj w Ameryce środki przekazu
środki komunikacji, można powiedzieć, tak? No już trudno to nazywać, tak? Przekazy, bo oni już nie przestali przekazywać. No ale powiedzmy środki masowego przekazu, no to oni udawali, udają cały czas, żeby było te złudzenie obywateli, że oni są niezależni. Ten przesunięcie liberalne, te przesunięcie takie skrzywienie socjalistyczne, no to jest krytykowane. No widać to na przykładzie mojego kanału, tak? Mój kanał nie jest popularyzowany, mój kanał jest zdemonetyzowany, mój kanał jest niewidoczny, pomimo, że ma swoje oglądnięcia, no ale lewacy doszli do wniosku, że w zasadzie głos się nie liczy, tak? Sprawdzają, co człowiek mówi. Wszystkie to tak jakby poczta zaglądała do listu i decydowała, puszczamy czy nie puszczamy. Jakby kompania telefoniczna słuchała, no i mówiła, pozwalamy mówić czy nie mówimy. No, Polacy przeżyli, tak? To w PRL-u było za czasów wojennych właśnie dokładnie to. No i teraz w Ameryce bez stanu wojennego właśnie jest to. Oni patrzą, co człowiek mówi, patrzą, co człowiek napisze i później mówią, nie pisz tego, to może ci puścimy. Jak zmienisz zdanie, to może cię puścimy. Jeżeli spowolnisz trochę ze swoją opinią, no to ciebie puścimy. No i to jest po prostu taki bat. Nikt poza Trumpem nie wyzywał ich w oczy, że po prostu oszukują, że fabrykują, że nie piszą całej tej prawdy. No i są wojownikami w tej wojnie kulturowej. No i Trump zrobił swoje. Ludzie zorientowali się, że jednak prasa, telewizja, internet nie jest uczciwe. Środki powinny być neutralne, założenia powinny być neutralne, no ale i do pewnego stopnia Hollywood, filmy powinny być neutralne. No i akademie, uczelnie, uniwersytety, koledże też powinny być niezależne, neutralne można powiedzieć, tak, neutralne. Hollywood, no to filmy, no to jest to, żeby dawać ludziom rozrywkę. Uniwersytety są po to, żeby nauczać, tak? Nauczać. No niestety i filmy i nauczanie przeszło w ręce po prostu socjalistów, którzy chcą stworzyć ten raj socjalistyczny na ziemi. Przepraszam, no ale wiadomo, że to nie wyjdzie. Oni powinni spisywać jakieś raporty, a niestety stwarzają jakieś opinie. Amerykanie, no w każdym w sumie kraju, nie tylko Amerykanie, Polacy, Ruscy, Chińczycy do pewnego stopnia powinni mieć szansę, szczególnie Amerykanie w systemie demokratycznym i wolności, żeby przeczytać i samemu zdecydować, tak? To nie, na dzisiaj to się przekształciło, wszystkie te środki, no to są miejsca opiniotwórcze, no i nie ma miejsca na krytykę. Amerykanie przecież mają prawo konstytucyjne podjąć opinię, czy mieć zdanie jakieś. No i nikt nie dał prawa środkom przekazu do tego, żeby filtrowali, żeby przekazywali jedno, a drugiego nie dawali. Jeżeli ludzie zdają sobie sprawę, no konserwatyści zdają sobie sprawę, że jest to przekrzywione, że to jest w jakimś takim krzywym lusterku pokazywane. Środki straciłyby jakieś zaufanie. No ale niestety lewactwo jest tak otumanione, jest tak ogłupione i wierzy w ten komunistyczny
komunistyczną, tą propagandę, no, doprowadza nawet do tego, że ludzie z lewicy nienawidzą konserwatystów. Konserwatyści chcą się dogadać, konserwatyści chcą tłumaczyć, że można żyć razem, że można osiągać jakieś porozumienie wspólne, że naród jako taki musi iść, a niestety lewactwo chce zniszczyć, lewactwo chce fizycznie wybić. Prawda jest taka, że coraz więcej ludzi po prostu po stronie lewicy, no to mówią jak komisarze komunistyczni za Stalina. Oni po prostu chcą fizycznego zniszczenia. Oni są blisko do tego ostatecznej rozwiązania, tak jak hitlerowcy. Oni po prostu są bardzo blisko tego. Prowadzą tą swoją agendę, prowadzą ten swój plan, a ciągle chcą udawać, że są neutralni i ciągle chcą udawać, że nie są zaangażowani. No niestety rzeczywistość jest inna, no i oni nie mogą stworzyć tej komputerowej rzeczywistości. Paru przykładów takich na Trumpa to jest to, że pytali się, Trump potępił wielokrotnie już tą białą wyższość, tak, no bo po amerykańsku, po angielsku mówią te white supremacy, czyli biała rasa jest wyższa niż jakaś inna, no i bardzo często, no to są to grupki jakichś takich amerykańskich tam SS-manów, można powiedzieć, czy ekstremalnych, no ale to tak samo są lewacy, jacyś tam antyfaszyści, czyli prokomuniści, którzy też im odbija. No i Trump potępia i jednych ekstremalnych, i drugich ekstremalnych. No ale niestety dziennikarze wychodzą i nieustannie się pytają, dlaczego nie potępia? No i ile on razy ma udowadniać, że potępia, tak? Czy przypadek z tym, jak zakazał podróży z niektórych krajów terrorystycznych, no to ciągle dziennikarze, reporterzy, wszyscy ci komuniści ciągle to nazywają, że to jest zakaz podróży dla muzułmanów. No to wiadomo, że to nie jest, no bo nawet Sąd Najwyższy powiedział parę lat temu, że to był zakaz z krajów terrorystycznych. Czy te bicie piany współpracy Trumpa z Putinem, tak? 4 lata komuniści tłukli pianę oszukaną. Rosja. Rozmowa. A czasami to nawet mówili, że Trump jest agentem Putina. No trzeba być kretynem, żeby to uwierzyć w to, tak? Trump oświetlił to wszystko. Trump pokazał po prostu prawdę tych lewaków, że oszukują. I to, że oni chcą go zniszczyć, no nie zniszczą go, tak? Nie zniszczą. Teraz modne jest te badania ośrodków opinii publicznej, no ale to zawsze piszą, że cały kraj jest taki czy taki. No to prawda jest taka, że badania tych opinii publicznej, no to jest 1000-1200 osób dzwoniona telefonicznie z reguły, no to wybierają sobie te stany, gdzie chcą dzwonić, wybierają sobie przynależność partyjną tych, z którymi rozmawiają. Także to jest wszystko oszukane. To jest wszystko po prostu oszukane. Te liberalne media są bezwartościowe. No to jest po prostu taczka gnoju świńskiego, nawozu i kompostu, no bo to inaczej nie można określić. No, Trump zniszczył środki. Trump pokazał, że jednak
że jednak to nie można im ufać. No i po tym teraz, jak dzisiaj będzie wybrany drugi raz na prezydenta, no to całe te zaufanie jeszcze bardziej padnie. Mam nadzieję, że po prostu te wszystkie oszukane badania udowodnią, że komunistom nie można wierzyć. Dlatego jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli głosujesz, jeżeli masz prawo do głosowania, jak dzisiaj pójdziesz głosować, nie musisz iść wieczorem po pracy. No z reguły Republikanie, konserwatyści, no to niestety pracują, niestety płacą podatki, niestety nie mają czasu, żeby zagłosować. No ale może trzeba się zwolnić z pracy godzinę czy dwie i pójść głosować. Jeżeli pracujesz z domu, no to idź w czasie dnia głosuj, są jakieś ograniczenia. Jeżeli nie pracujesz, bo nie musisz, jesteś na emeryturze, idź w czasie dnia. Jeżeli jesteś na jakimś bezrobotnym, no to prędzej czy później ta praca przyjdzie, ale idź głosować za konserwatystami. Nie głosuj na czerwone świnie, nie głosuj na socjalizm, nie głosuj na Bidena. Bidena i tak już komuniści mają do odstawki. Jeżeli by wygrał, no to jest do odstawki i pełna komuna, Harris wchodzi na wysokich trybach. Nie pozwól, żeby to się stało. Głosuj. No, tak jak przyjechałeś do Ameryki, do kraju takiego, jaki był i inny niż Polska Rzeczpospolita Ludowa i stan wojenny. Niestety stany wojenne są wprowadzane, czy w Wenezueli, czy na Kubie, czy w Korei, czy w Chinach. Prędzej czy później stan wojenny jest, żeby bronić socjalizmu. Dlatego, jak mówię, republikanie, konserwatyści, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja, nie głosuj na Marksa, nie głosuj na skrobanki, nie głosuj na konfiskację broni, nie głosuj na zlikwidowanie wolności słowa. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.